Vikings. Challenge everything. Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale Zagrajmy Wy. Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. Jest to druga i zarazem ostatnia gra z maratonu Więzienia Azkabanu. Tak więc, moi drodzy, po tym energicznym przerywniku filmowym jesteśmy w głównym menu tej otóż gry. Jak widzicie, troszeczkę to menu różni się od wersji PC-towej. Oto jakaś cutscenka jest. Mieliśmy lekki spoiler tego, co będziemy mieli w grze, tak więc... Moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj parę opcji. Mamy tutaj kluby szkolne, zajęcia pozaszkolne, opcje i wczytaj grę. Co tu w ogóle jest przy zajęciach pozaszkolnych? Wymagana kamera iToy USB. Aha, kurde, widzicie? To już w tej gierce nawet wymagana była kamera iToy. No proszę, proszę, kurde. Kto by pomyślał? Dobra, moi drodzy, to myślę, że ja bez zbędnego przedłużania... Zaczynamy sobie gierkę, no nie? Nie ma co tutaj, kurde. Ładny title, znaczy title screen, boże, ekran ładowania, chciałem powiedzieć. Rany! 12 lat temu Sirius Black ukatrupił 13 ludzi jednym zaklęciem! Wyobraź sobie, jednym zaklęciem! Krzywoła, nie! Zbieraj się! Nie możesz go trzymać pod kontrolą? Teraz muszę szukać parszywka! Uspokój się, Ron! Chyba nie chcesz obudzić profesora Lupina, naszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. Pomogę ci odnaleźć parszywka. Chodź. Parszywek chyba tam pobiegł. No i witam was bardzo serdecznie w pociągu Hogwarts Express. Tak jest, moi drodzy. Jesteśmy właśnie sobie w pociągu Hogwarts Express. I jak mogliście zobaczyć, tak właśnie się prezentuje pierwsza cutscenka. Jest ona trochę okrojona, w przeciwieństwie do wersji PC-towej. Ale, no, dialogi się tutaj znacząco różnią, no nie? I grafika troszeczkę, w mojej opinii, jest lepsza. Tak delikatnie mogę powiedzieć, że naprawdę ładniej to wygląda względem wersji PC-towej. Tak trochę realistyczniej bym powiedział, no i... co? I tyle. Zobaczmy, co tutaj możemy robić. Nie, tu jest zamknięte, tu nie możemy. Tu tym bardziej nie będziemy mogli. Tu nawet nie ma żadnej interakcji. Tak więc, moi drodzy, idźmy zobaczyć, co tutaj się będzie działo, ponieważ profesor Lupin sobie śpi. Ech. Harry, obudzisz profesora Lupina. Nawet nie możemy porozmawiać, szkoda.
Czy możemy otworzyć inne drzwi, tak jak to było w wersji PC-towej? Możemy. Możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje, ale kurde, tutaj wagony są pustoszałe. Co tu się dzieje, kurde? Czy my jedziemy, kurde, pociągiem widmo? Tutaj tak samo, kurde. Z jakiegoś powodu jest pustka. A może tutaj? No nie no, kurde, sami jesteśmy. A jak pamiętacie, przecież w jednym z tych przedziałów siedział ten. Krabby Goyle. Co jest grane? Chodź, Harry! Parszywek pobiegł tędy! Parszywek! Chodź tu, mały! O, co tu mamy? Czyżby konfrontacja z zabójczą książką? Już mamy minibossa w pierwszych, kurde, minutach? Co tu się dzieje? Cholera jasna! To było szybkie, moi drodzy. Tego się, kurde, nie spodziewałem. Nie będę tego ukrywał. Czyżby tutaj była czekoladowa żaba, którą już zebrałem? Chyba tak. Chyba zebrałem. Bo nie wiem, czy ona czasem też nie ucieka, jak w komnacie tajemnic na PS2. A teraz możemy, kurde, przenieść. Fajna nowa mechanika, swoją drogą, bo tego nie było w... wieźni. Wiem, że to upuszczę, jak te... Chodźmy poszukać parszywka. Fajna nowa mechanika, muszę przyznać. Patrzcie, kto się tu zjawił. Pekala i Mondrala. Powinienem się domyślić, że ta żałosna karykatura szczura ma z wami coś wspólnego. Oddawaj go, Malfoy! Bo co, Wesley? Bo ja... Rictu Sempra! Sam tego chciałeś, Malfoy! Ej, ten dialog mi się bardziej podoba niż w wersji PC-towej, bo przynajmniej tutaj jest takie, bo co, w sensie wiecie, oni trochę tak kozaczą, no nie? Nie trafiłbyś w ścianę stodoły, Wesley. Aha, Krapa, bo Goyle został pokonany już, to szybko nam poszło. Teraz uśmiechasz się drugą stroną twarzy, co, Malfoy? Chodź, Ron. Czego pociąg się zatrzymał? Coś się tam poruszyło. Ej, powiem wam szczerze, że ta walka była za szybka, bez kity, kurde. Mogliby trochę ją przedłużyć. O, co tu się dzieje? Czyżby Harry miał teraz jakieś problemy? Jakieś może lekkie halucynacje? No sobie tak to trochę wygląda. O-o. Harry? Harry! Wyciągnij Harry'ego, sprowadzę pomoc. Aha, czyli mamy teraz Dementora, który tutaj chce dorwać Harry'ego, Rona i pozostałych. Kurde! Ron ma teraz pierwszą styczność z Dementorem, bo przecież Ron nie widział Dementora on nie widział w wersji PC-towej. Całkiem fajna zmiana, nie będę tego ukrywał. Względem tego, co było w wersji PC-towej, że trzeba było tam w te symbole uderzyć, żeby Dementor się nie przedostał, to powiem szczerze, że to nawet lepiej wygląda. To muszę powiedzieć, że twórcy lepiej zrobili. Okej, musieliśmy przez chwilę spamić w lewo i w prawo gałką, ponieważ Dementor chciał tutaj wciągnąć Harry'ego i Rona przy okazji. Trzeba uważać, bo on tu będzie odpalał swoje... Muszę wyciągnąć Harry'ego z tego wagonu! Masakra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Nikt z nas nie ukrywa Syriusza Blacka pod płaszczem. Ale wejście smoka! Harry, Harry, dobrze się czujesz? Co? Dobrze się czujesz? Tak. Co się stało? Kto krzyczał? Nikt nie krzyczał, ale słyszałem jakieś krzyki. Masz, zjedz to, pomoże ci. Co to był za stwór? Dementor, jeden z dementorów z Azkabanu. Na pewno dobrze się czujesz, Harry? W
porządku. Weź tę księgę, Harry. Jestem pewien, że ci się przyda. Brakuje w niej kilku stron, ale myślę, że natkniesz się na nie w Hogwarcie. Ej, te dialogi są naprawdę fajnie zrobione w tej wersji. To jest naprawdę na bardzo plus. Co prawda są trochę skrócone czasami, ale szczerze... Szkoda, że ich nie było w wersji pecetowej. Ekspres Hogwartu w końcu przybył na miejsce przeznaczenia. I wkrótce Harry wraz z przyjaciółmi znalazł się w bezpiecznej wieży Gryffindoru. Świadomość, że Sirius Black będzie go zapewne szukać, głęboko Harry'ego zaniepokoiła. Zaś obwieszczenie profesora Dumbledora o dementorach pilnujących bram, dopóki Black jest na wolności, tylko potwierdziło jego obawy. Lecz znalazłszy się znów w znajomym dormitorium, Harry poczuł, że nareszcie jest w domu. Harry, zajrzałeś już do księgi Folio Bruti, którą dał ci Lupin? Nie, jeszcze nie. No to rzućmy na nią okiem. Pokaż ją. Dalej. Ron, ja kurwa mogłem prawie zginąć. A ty tutaj pierdolisz o Folio Bruti. W ogóle czemu Folio Bruti? Dlaczego to znowu mamy kurde zmianę? W sensie w Więźniu Azkabanu na peceta było Folio Universitas, a tutaj mamy Folio Bruti znowu? Kurde, no weźcie się zdecydujcie na jakąś konkretną nazwę. Ale no, jak widzicie, jesteśmy w znanym i lubianym i kochanym dormitorium. Moi drodzy, coś czego nie było w wersji pecetowej Więźnia Azkabanu, jest to znane i kochane dormitorium z Harry'ch Potterów na PS2, czyli z Kamienia Filozoficznego i Komnaty Tajemnic na PS2, no nie? I teraz sobie otworzymy skrzynkę, bo czemu by nie? Zobaczymy, co tam jest. Wspaniale. Zajebiście. Ora, otworzymy te Folio Brutti. Ale historia. Co nam szkodzi? Będziemy musieli znaleźć brakujące strony. Dementorzy, strażnicy więźnia Azkabanu, należą do najpaskudniejszych istniejących stworzeń. Dokładnie tak. Ja może bym w tym Folio Brutti jeszcze sprawdził sobie... na dole. Jest Folio Universitas. Okej. Okay. Czyli zebraliśmy jedną z kart do Quidditcha. Okej. Okay. Cyprian Jodl, jedyny sędzia Quidditcha, który zmarł podczas meczu. Znamy tę kartę. Okej, okay, dobra. Dobra, nie chcę już w sumie tego oglądać. Czyli ile tutaj będziemy mieli kart generalnie? Tyle samo, ile było w tym? Więźniu Azkabanu na peceta? Czekajcie chwilę, aż policzę. Na chwilę będę musiał kamerkę wyłączyć. 5, 10, 15... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40... Nie no, tutaj mamy 50 kart do zebrania, to jest o wiele mniej względem wersji pecetowej. To było świetne. Pokażmy to Hermionie. No dobra, no to skoro mamy tu już ogarnięte, no to chyba moglibyśmy stąd pójść, no nie? Ron, chciałeś się dowiedzieć, no to się dowiedziałeś, no nie? Nic tutaj nie możemy już otworzyć, prawda? To była jedyna skrzynia, którą mogliśmy otworzyć. Są jeszcze niby tutaj jakieś, ale to one są tutaj chyba zamknięte. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy do salonu Gryffindoru. Chodźmy do... Kurde, jak się stęskniłem za tym dormitorium z wersji na PS2, bez kitu. Co jak co, ale Hogwarts w wersji na PS2 jest bardzo ładny. Na wersji na PC-owej też, no nie? Przepraszam, ale jestem teraz naprawdę zajęta. Mam tyle do zrobienia. Ale wspomniałeś, że mieliście w pociągu masę kłopotów z Malfoyem. Tak. Zapewne poszłoby wam o wiele lepiej, gdybyście znali zaklęcie Expelliarmus. Jest tam, w tej księdze. Dzięki. Pamiętam, zaklęcie Expelliarmus. A widzicie, mamy tutaj nauczony czar Expelliarmus, którego nie było w wersji pecetowej Więźnia Azkabanu, tylko mieliśmy Expectum Patronum. Ale w ogóle dlaczego my się czaru Expelliarmus uczymy, znaczy nawet nie uczymy, czytamy z książki nie będąc na zajęciach?
Kurde, dziwne trochę. No ale dobra, no niech będzie. Nic tutaj nie ma ciekawego między książkami, bo czasami wiem, że są jakieś znajdźki między książkami. O, i nasza ulubiona tablica zadań, które będziemy robili również oczywiście w tej serii. Żeby, wiecie, żeby mieć powiedzmy te 100%, powiedzmy, bo nie wiem, czy zrobimy 100% w tej gierce. Na pewno będę chciał ukończyć grę z tym, żeby Gryffindor wygrał, no nie? Zaginione. Odznaka prefekta ostatnio widziana w sali wejściowej. W razie odnalezienia wrócić do tablicy ogłoszeń. Zajebiście, zrobimy tak. Porozmawiajmy. Nie miałeś gdzieś iść z Ronem? Okej. No to żeśmy se pogadali. To idziemy w takim razie. Kurde, Harry, weź się tak nie ślizgaj dziwnie. I ładowanie. Kolejne. To zaczynamy. Ty rzucisz na mnie flipendo, a ja spróbuję użyć Expelliarmus. Śmiało! Rzuć we mnie flipendo! Czary! Celujesz beznadziejnie! Rzuć zaklęcie flipendo na Rona, no dobra. Dobrze, teraz moja kolej. Rzucę na ciebie flipendo, a ty użyj Expelliarmus, by odbić moje czary. Zaczekaj. Poczekaj, ty. Gościu, zanim ja sobie ogarnę tego Expelliarmus, no to... O, teraz jestem przygotowany. No to przygotuj się. 3, 2, 1... Musisz rzucić Expelliarmus! Czekaj jeszcze raz. Harry, celujesz beznadziejnie! O właśnie! Kurde, nie zdążyłem. Fuck. A! To było świetne! Hej, mam pomysł. Chodźmy do Freda i George'a. To było świetne, ale hej, pójdźmy do Freda i George'a. Ty w ogóle tak ni z dupy, ni z pitruchy, zamiast powiedzieć to było świetne, Harry, mógłbyś trochę nad tym popracować w sumie i byłoby picobello. To nie, chodźmy do Freda i George'a w sumie. Oj, Harry Potter, Harry Potter. Gry o Harry Potterze są po prostu piękne w swoim zraszowaniu, mogę to powiedzieć. A w ogóle, no pewnie niektórzy są ciekawi, jak ja poznałem wersję na PS2. Otóż, powiem wam szczerze, że ja nigdy nie grałem w wersję na PS2. A jak grałem, to dosłownie chwileczkę. Ale poznałem w ogóle tę wersję PS2 dzięki użytkownikowi Nikodem R, bodajże on się tak nazywał. On udostępnił polską wersję Więzienia Azkabanu na PS2. I on chyba jest odpowiedzialny za kanał Longplay Archive, czy jakoś tak. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, jeżeli będziesz to oglądał, to cię pozdrawiam bardzo serdecznie, gościu, bo... no nawet nie wiesz, jaki jestem zszokowany, że w ogóle powstała wersja po polsku tej gry. Jestem naprawdę zdumiony, no nie? Korytarz na 7 piętrze, dobra, spoko, spoko. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj w ogóle drzwi poblokowane. Nic nie możemy zaczarować, ale możemy podejść do półki na książki. Może tutaj coś będzie? Nie, nie możemy nawet wejść w interakcję, więc trochę szkoda, ale może tutaj coś będzie. Tutaj też nie możemy. Ron, czy mógłbym ja tutaj zobaczyć? Dziękuję. Dobra, to teraz suwaj dupę. Cóż za złoczyńcy wdzierają się do włości serka do ga... Możemy już iść? Cofnijcie się, nędzne błazny! Powiadasz, że wykonujecie zadanie? Cóż, jeśli więc będziecie potrzebować szlachetnego serca i niezmożonej siły, wezwijcie ser Cadogana! Dobra, okej. Nieważne, nie było tematu, jak to się mówi.
O, tu możemy szperać. Chodź. Już. Fred i George są na 6 piętrze. Ale tu nic nie ma. Serio. W ogóle jak możemy ten pomiędzy postaciami się przełączać? Bo wiem, że się chyba da, tak? Nie, w ten sposób nie, na pewno nie. Dobra, może potem się nauczę tego w sumie, bo na razie kurde nie wiem, bo wiem, że jest coś takiego, że w przeciwieństwie do wersji pecetowej to możemy między postaciami się przełączać, kiedy chcemy. Że nie musimy koniecznie Harrym teraz grać, możemy Ronem na przykład grać, ale to chyba potem się dowiemy. Chodź! Fred i George są na 6. Oczywiście w tej wersji są również, a raczej w tym porcie są też postacie, których nie było w wersji pecetowej. Tak więc będzie ciekawie. Nie powinieneś przylulać w swoim grzeczku? A co ci do tego? Cóż, skoro jesteś taki, opowiem wam krótką bajeczkę do poduszki, która zajmie was na chwilę. Celuj w księgę! Celuj w księgę! To nie działa! Odbij czary z powrotem w księgę! Aha, teraz będziemy musieli znowu z książką walczyć, bo irytek śmieć się pojawił. Odbij czary z powrotem w księgę, Harry! To nie działa! Podziałało! No i będziemy musieli za pomocą Expelliarmus walczyć z tą książką. I odbijać tak te czary. Tylko niestety problem jest taki, że ja trochę nie mogę... Dobra, oberwała, zajebiście. Czasami ciężko jest mi to zsynchronizować. Próbuj zakręcia Expelliarmus, by odbić jej... W ogóle dlaczego Ron do mnie gada, mimo że stracił przytomność teoretycznie? Okej. I nie wracaj, ty świrze. Dobrze, chodźmy poszukać Freda i George'a. Tak przy okazji, dzięki za pomoc z Irytkiem. Naprawdę wiesz, jak się rzuca zaklęcie Expelliarmus. No nie ma problemu, Ronaldzie, ja ci zawsze pomogę. No co ty, kurde, myślisz, że ja przyjaciela zostawię w potrzebie? To się mylisz! To się mylisz, kurcze pieczone. No ale Irytek to jest Irytek, no kurde. Czego się można po nim innego spodziewać, no nie? Jest i Chocolate Frog. No i normalnie zbieramy Chocolate Frogi, a nie musimy ich łapać jak w komnacie tajemnic na PS2. Co tym razem będziemy mieli? Dobrze. Karta! Zerkniemy sobie aż do Folio Universitas. Czemu by nie? Dobra. Którędy to się... A, R2, L2. Zobaczmy, co tam mamy w tym Folio Universitas. Znowu coś do Quidditcha żeśmy odblokowali, w sensie kartę jakąś. Ścigający drużyny Quidditcha Puddlemer United ustanowił rekord bramek sezonu przeciw nietoperzom z Ballycastle 1931. A, no to znamy też tę postać. A, i tu możemy sobie zerknąć na zdjęcie tej postaci. To jest też całkiem fajna sprawa. No, to są znane nam postacie z tego, z poprzednich wersji Harry'ego Pottera, jak to się mówi. Ale chciałem zerknąć, bo zawsze jestem ciekaw tego, co mamy. Więc nawet nie muszę wam tłumaczyć, tak jak to było w Komnacie Tajemnic. Tylko wystarczy, że wejdę sobie w Folio Universitas i sobie zajrzycie co i jak, no nie? Ale muszę przyznać, że kurde graficznie, jak i soundtrackowo wszystko zajebiście wygląda. O, i teraz znowu, kurde, walka z książkami. Kurcze, no. Dajcie mi spokój, ja chcę normalnie sobie pozwiedzać Hogwarts. Sprytne. Zajebiście. Całkiem sprawnie poszło. Tu mamy w ogóle jakiś eksponat, kurczę pieczone. I kolejna skrzynka.
Warto byłoby ją... nie otworzymy sobie jej, bo ona jest zamknięta na kłódeczkę. Słabiutko. Nieczynna łazienka, Fred i George. Aha, oni są w nieczynnej łazience, mają sklepik. To ma sens, bo oni też mieli w wersji pecetowej. Tylko, że... jestem ciekaw, jak ten sklepik będzie wyglądał, czy on będzie podobny. Fred, George, co macie nam do pokazania? Coś naprawdę specjalnego. Tędy proszę. W tej komnacie znajduje się tajne przejście, za którym znajdziecie mapę Huncfotu. Czarodziejski zwój, który pokaże wam wszystko, co powinniście wiedzieć o Hogwarcie. Czyli w tej komnacie znajduje się tajne przejście? Tak, istotnie tak jest, mój młody Harry. Jesteśmy pewni, że któremuś z was uda się je odnaleźć. Mnie jedna rzecz zastanawia, dlaczego kurde to od razu tak z bomby weszło, że Fred i George, co chcecie nam pokazać, zamiast kurde, nie wiem, siema Fred, siema George, co tam u was, jak tam leci? To oni z bomby, w sensie ten, Ron z bomby od razu, kurde. No, co chcecie nam pokazać? Jakby trochę XD, nie będę tego ukrywał. No ale dobra, skoro tam jest mapa Huncfotów, no to wypadałoby przejść, no nie? Ron? A, i... Hej, z tamtą ścianą jest coś dziwnego. Szukacie w samych niewłaściwych miejscach. O, i teraz możemy grać tym. Ronem na przykład. Wystarczyło X wcisnąć. No i zajebiście, co my w ogóle żeśmy zebrali, tak by the way, bo nie wiem. Może potem to odkryję. Może potem, kurczę, pieczone w montażu. Może tutaj gdzieś jest to tajne przejście. Kurde, ale parują te ubrania. What the fuck? Czy ktoś w ogóle mył te ubrania? Fasolka wszystkich smaków Bertiego Botta. O, i kociołkowy piegusek był. Mamy wszystkie te. Na razie mamy parę fasolek Bertiego Botta. Bardzo fajnie. Panowie, jeśli chcecie wejść. Jeśli chcecie wejść, to co? No dokończ dialog. Panowie, jeśli chcecie wejść, no to wchodzimy, kurde. Ojej! Mapa jest tam, w górze. Tak, a my jesteśmy tu na dole. Mapa jest tam w górze, a my jesteśmy tu na dole. Lol, jakby... Czemu nie było to na przykład podzielenie? Mapa jest tam u góry, a my jesteśmy tu na dole na przykład. To by lepiej trochę brzmiało. Ale dobra, nieważne. Ci, co odważą się na skok, muszą też zadbać o swych przyjaciół. To prawda, będziemy musieli teraz, kurcze pieczone, zamknięte, ładnie tutaj igrać z losem. O! O kurde! Możemy przejąć kontrolę nad Harrym. Dobra, zajebiście, więc teraz tak. Panie Ron, proszę tutaj czekać, bo ja tu będę pomalutku skakał właśnie na drugą stronę i prawie bym się spierdolił w dół. Warto w sumie podejść do tej skrzynki. Tak. Tam jest jakiś przycisk. Uważaj. A, będziemy mogli skompletować nasze folio brutti. I widzę, że tutaj tarcze mają bardziej barwy tego Gryffindoru. I to, że nie zbieramy tarcz w trakcie wyzwań, tylko możemy je w dowolnym momencie w grze zbierać. Trochę one inaczej wyglądają niż w wersji pecetowej Więźnia Azkabanu, ale okej, nie mam z tym problemu. Powiem wam tak, na razie się całkiem fajnie gra w tę gierkę. Na razie się całkiem spoko gra w tę gierkę. O właśnie. Soundtrackowo oczywiście i graficznie zajebiście jest. No, niektóre dialogi są po prostu śmieszne, tak śmiesznie one są ucięte. Ale niektóre są naprawdę lepiej zrobione niż w wersji pecetowej. Na przykład właśnie odnośnie Irytka i od...
Odnośnie Irytka i odnośnie tego. Jakbyśmy w pociągu, no nie? Ten dialog z Lupinem. O Jezus Maria, nie! A kysz wy chochliki brzydkie! Zostawcie Ronalda Weasleya w spokoju! Co on wam zrobił? On też chce mieć kolegów. Boże święty, ale jestem chuj wredny, bez kitu. Zostawcie go. Odpierdolcie się od niego, brzydko mówiąc. Odczepcie się, małe. Szybko, 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 Ron! Ron! Uratuję cię! Kura! Sprytne! No i kółkiem możemy sobie zmieniać postacie. Zajebiście. Jesteśmy teraz Ronem. Tam nie musimy już iść, bo to co mogliśmy zebrać, to zebraliśmy, więc teraz wypadałoby otworzyć następne przejście. Trzeba było do tego. Dokładnie tak. Bo przyjaciele muszą wspierać się w walce z ciemnością. Ej, to oko mi strasznie przypomina tego. To oko z Medieval. Z tych map bagiennych. Pamiętacie? Z Medieval 1? Nigdy nie dam rady sam tego podnieść. Musicie pomóc mi to podnieść. Musi być jakaś droga do tego lustra. Okej. Czyli, że tak powiem, musielibyśmy teraz dostać się tutaj do góry i ustawić jakoś te lustra, żeby przejść dalej. No nie? I my też tak to zrobimy. X. I zagramy teraz Ronem. Niech Ron też dostanie trochę więcej miłości, jak to się mówi. Przy okazji pozbieramy tutaj fasolki Bertiego Bota. 20 na 250. W ogóle coś, co też muszę wspomnieć, to to, że nie mamy ograniczenia do na przykład 100 fasolek, tylko mamy teraz do 250, co jest całkiem fajne. O właśnie!